wybierzmy się w świat, ale to nie będzie bardzo daleka podróż, chociaż mentalnie dla wielu z Państwa pewnie odległa, bo Mołdawia dla wielu wydaje się krajem bardzo odległym, bardzo tajemniczym, a to raptem paręset kilometrów od granic Rzeczpospolitej. Przy telefonie Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika sieci portalów Polsce.pl, telewizji w Polsce.pl i portalu W Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Kiszyniowie wybory, wygrywa po raz pierwszy od dawna, może po raz pierwszy w ogóle, partia proeuropejska. Jak to wygląda, co się stało właściwie w ostatnich godzinach i dniach na Mołdawii? Po raz pierwszy faktycznie prawicowa, jak oni to rozkładają w polityce, czyli proeuropejska partia, wygrała wybory samodzielnie, uzyskując 62 albo 63, to się teraz rozstrzyga, miejsca w 101-osobowym parlamencie. Dlatego można powiedzieć, że po raz pierwszy jednoznacznie Mołdawia wybrała kierunek zachodni, ponieważ do tej pory cały układ polityczny był rozdzielony mniej lub bardziej na wschód lub zachód, ale jedni szachowali drugich. A teraz zarówno prezydent, która wyrasta na pewną legendę, prezydent Maja Sandu, która zresztą miesiąc temu była w Polsce na spotkaniu z Andrzejem Dudą, i teraz jej partia w parlamencie, mająca tą przytłaczającą większość, sprawiają, że ten kurs proeuropejski wydaje się być przesądzony. A pamiętajmy, że jest to państwo nie tylko najbardziej skorumpowane i najbiedniejsze w Europie, ale też we wschodniej części istnieje separatystyczna Republika Naddniestrza, a więc te rosyjskie łapy, jak to słyszałem od polityków mołdawskich kilka dni temu, są naprawdę mocne i ciężka praca przed Mają Sandu i jej partią Akcji i Solidarności. Jeżeli dobrze rozumiem, pan redaktor był na Mołdawii w czasie wyborów. Tak, byłem zarówno miesiąc temu, kiedy przygotowywano się do tego wielkiego starcia, i byłem teraz podczas niedzielnych wyborów w Mołdawii jako dziennikarz tygodnika sieci, obserwując dokładnie, jak przebiegały te wybory, które niestety słyną z bardzo wielu i fałszerstw, i nadużyć, ale właśnie nawet mimo nich, mimo pieniędzy z Rosji na wspieranie socjalistów i komunistów, mimo fałszerstw w Naddniestrzu, mimo przekupywania wyborców w środkowej Mołdawii, wielkie zwycięstwo Zachodu budzi nadzieję wśród obywateli. Dlaczego Mołdawianie tak, a nie inaczej głosowali? To legenda Mai Sandu, która była dekadę temu ministrem szkolnictwa i szkolnictwa wyższego. Walczyła z korupcją tak jednoznacznie, że część wręcz ją znienawidziła za to, że nawet na uniwersytetach czy w szkołach zamontowano kamery po to, by obserwować ewentualne łapówkarstwo. To niestety straszna plaga w Mołdawii. Ona sama wykształcona na Zachodzie, pracowała nawet w Banku Światowym. Relatywnie młoda, no wtedy miała 30 parę, dziś 40 parę lat, ładnie wyglądająca, no zwłaszcza na tle tych mołdawskich, wielu postsowieckich, przepraszam, nalanych polityków, znająca języki, stopniowo budowała swój wizerunek, odcinając się od kolejnych skorumpowanych środowisk politycznych, aż w listopadzie zeszłego roku wygrała wybory prezydenckie, a za tym poszła fala entuzjazmu, że może tym razem faktycznie uda się, no bo powiem wprost, pobić Rosjan, a uwierzyła w to także diaspora. Mołdawian, połowa narodu mołdawskiego jest poza republiką i właśnie ponad 200 tysięcy na 2-milionowy kraj w samej Mołdawii, 200 tysięcy ludzi z zachodniej diaspory, zwłaszcza z Włoch, z Francji, z Wielkiej Brytanii, poszło tłumnie do wyborów, przesądzając o zwycięstwie najpierw na prezydenta, a teraz właśnie w wyborach parlamentarnych. Czego chcą Mołdawianie? Jakie chcą Mołdawii? Co chcą w swoim kraju zmienić poza tym, że zwalczyć korupcję? No tak naprawdę właśnie Mołdawianie są narodem tak zmęczonym polityką, że właściwie tam nie ma zbyt wielkiej powszechnej świadomości geopolitycznej. Tam nie ma tak, że ludzie chcą na zachód czy na wschód, oczywiście poza pewną aktywną mniejszością społeczną. Niektórzy chcą Rosji, tęsknią za Związkiem Sowieckim, niektórzy tęsknią do Rumunii i chcą być w Unii Europejskiej, ale w przytłaczającej większości Mołdawianie w setkach, w tysiącach rozmów na ulicach, w kawiarniach, w drodze, mówią, że przede wszystkim mają dość złodziejstwa. To właśnie w Mołdawii odbyła się największa kradzież w historii Europy, a mianowicie kradzież całego rocznego budżetu państwa. W 2014 roku z trzech banków zniknął $1 miliard, proszę państwa, w bardzo biednym kraju cały roczny budżet wyparował. I
Tego typu kradzieże się rozpowszechniły, są znane społeczeństwu, które przede wszystkim chciałoby chociażby elementarnej uczciwości. I to właśnie takiej retoryki używała Maja Sandu, nie geopolitycznej, nie mówiła o wielkich sojuszach, choć przywiozła z Brukseli obietnicę 600 milionów euro. To ogromne pieniądze dla takiego małego kraju. Więc jest to też trochę taki wybór za uczciwością i też za pieniędzmi. Ale tu mógłbym tylko prosić o wyrozumiałość dla tego postsowieckiego kraju, który został przeorany przez Związek Sowiecki, a potem przez Rosję, przeorany jak mało który inny kraj. Czy coś w tej dużej polityce już wiemy, jak będzie działać nowy rząd, nowa większość parlamentarna na Mołdawii, chociażby wobec Naddniestrza, o którym już wspomniałeś? Niestety nie udało się Partii Akcji i Solidarności zdobyć większości konstytucyjnej, czyli 2/3 w parlamencie mołdawskim. I tutaj głównym powodem są właśnie fałszerstwa. Bardzo skrupulatnie przygotowane w Naddniestrzu. 25 tysięcy ludzi z Naddniestrza głosowało na socjalistów i komunistów, otrzymując pieniądze. Tu nie mam potwierdzonych informacji, ale chodziło to prawdopodobnie o od 10 do 25 dolarów. Takie chodziły informacje. Ale też partia Ilana Shora, takiego prorosyjskiego oligarchy, zdobyła 6 w tym 101-osobowym parlamencie, 6 mandatów. A to jest człowiek, który, co brzmi wyjątkowo przygnębiająco, kupował głosy na wsi za parówki, a nawet gorzej za zniżki na parówki, bo tam w tych biednych wioskach i to ma po prostu znaczenie. A więc nie ma większości konstytucyjnej, więc tak wszystkiego nie da się zrobić. Ale warto powiedzieć, że jest to wielka próba dla Unii Europejskiej, jak ona potraktuje ten prozachodni rząd w Mołdawii, ale także dla Polski, bo niestety wpływy niemieckie tam są silne. Maję Sandu Niemcy wspierają już od ponad 2 lat, a w Polsce ten wymiar jest niestety zdecydowanie za mały, choć jest wiele historyczno-społecznych więzi z Mołdawią. Jeśli tam państwo pojedziecie, to na nazwę naszego kraju pochodzenia zobaczycie, jak wiele osób się rozpromienia, pyta, wspomina, czy chwali się rzekomymi lub prawdziwymi polskimi korzeniami. Oczywiście kiedyś tereny, gdzie Rzeczpospolita jeszcze obojga narodów miała swoje wpływy. Było to swoiste kondominium w pewnym czasie polsko-tureckie, czy w ogóle księstwo od Rzeczpospolitej zależne. No dobrze, ale tyle historycznie. Wróćmy trochę do współczesności. Przy telefonie Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika sieci portalów Polityce Telewizji w Polsce.pl. No dobrze, to są wybory. Często mówiliśmy, że jeżeli gdzieś w Europie dojdzie do wojny, to właśnie na Mołdawii, właśnie gdzieś w Naddniestrzu, w tej nieuznawanej rosyjskiej enklawie w środku tego kraju. Te wybory, ten scenariusz oddalają. Te wybory pokazują, że Mołdawianie widzą, że Rosja, że reżim Putina to jest coś groźnego, coś złego. Zawiłości historii narodu mołdawskiego nie pozwalają nam na w pełni rozwinięcie tematu, ale można powiedzieć, że przynajmniej 1/3 społeczeństwa jest głęboko zsowietyzowana. Oni się czują Mołdawianami, jako tak jak ktoś się w Polsce może czuć na przykład z Małopolaninem, Krakusem czy Kaszubem. Natomiast są z ducha oni Rosjanami. Był nawet scenariusz u partii socjalistów i komunistów, był scenariusz protestów po przegranych wyborach. Natomiast fakt, że partia PAS nie uzyskała większości konstytucyjnej, sprawił, że komuniści i socjaliści Mołdawii są stosunkowo spokojni, że te zmiany nie będą głębokie. Dlatego nie oprotestowano wyborów, pogodzono się z tym wynikiem i rozgrywka trwa dalej. Więc faktycznie ten punkt zapalny Mołdawii, jeśli chodzi o wpływy rosyjskie, polega na tym, że jest to kraj graniczący z Unią Europejską przez Rumunię. Jest to kraj, który jest przyklejony do Ukrainy od zachodu, a istnieje tam separatystyczna republika, gdzie stacjonują także żołnierze rosyjscy, oczywiście pod pozorem misji pokojowej, a więc nielegalna separatystyczna republika tuż u granic Unii Europejskiej. To coś groźniejszego niż obwód kaliningradzki.
Zwłaszcza, że gdy w 2014 roku doszło do pewnej prowokacji w Odessie, Rosja próbowała nie tylko Donieck i Ługańsk oderwać od Ukrainy, ale także w Odessie doszło do takiego powstania, to powstanie zasilili ochotnicy z Naddniestrza, a więc jest to faktycznie taki potencjał wojnotwórczy, że tak powiem, choć także Naddniestrze przyjęło spokojnie wynik tych wyborów, mając jakąś taką dziwną pewność, że ten kurs prozachodni Mołdawii nie będzie tak skuteczny, jakby oczekiwali wyborcy. Rząd w Kiszyniowie ma swoje władztwo w Naddniestrzu, czy to jest całkowicie autonomiczna, oderwana republika, gdzie ani żołnierze, ani policja, ani prawo kiszyniowskie nie trafia? Naddniestrzańska Republika Mołdawska, bo tak się nazywa, jest krajem, który zawiera wszystkie cechy niepodległego państwa, poza uznaniem międzynarodowym. Sowieci to tam lokalizowali przemysł, są tam 3 elektrownie i to Mołdawia musi kupować od Naddniestrza separatystycznego za duże pieniądze energię. Dlatego to Naddniestrze jest w pewnych aspektach bogatsze niż sama Mołdawia. Naddniestrzanie kontrolują granice z każdej strony, a więc formalną wschodnią granicę Mołdawii, mołdawsko-ukraińską, nie ma tam Mołdawskiej Straży Granicznej, no bo tam jest Naddniestrze, to Naddniestrzanie pilnują tej części swojego państwa. A więc jest to taka specyficzna republika i można sobie by wyobrazić, że właśnie Donieck i Ługańsk stworzą takie quasi państwo za kilkanaście lat, że będzie tam stosunkowo stabilnie, stosunkowo bezpiecznie dla turystów i nawet z pewnymi atrakcjami turystycznymi, choć trzeba też i uważać na niestabilne momenty polityczne, bo tam nie sięga władza, nie Mołdawii, ani na przykład nie pomoże ambasada Rzeczpospolitej dla ewentualnych gości w Naddniestrzu. No faktycznie, a sama północ Naddniestrza, taki skrawek powiedzmy kilkunastu kilometrów, należał kiedyś do Rzeczpospolitej i tam w tych wioskach da się nawet znaleźć ślady polskiej architektury sprzed setek lat. No to taka ciekawostka, ale warto też powiedzieć, że to Naddniestrze funkcjonuje w 99% jak niezależne państwo. No to już na koniec naszej rozmowy o wyborach w Mołdawii. Jak na to powinien polski rząd zareagować? Jaka powinna być nasza reakcja? To jest możliwość intensyfikacji polskiej polityki w tym regionie? Zdecydowanie tak. No, Maja Sandu była w połowie czerwca w Warszawie, spotkała się z prezydentem Dudą, co było też taką demonstracją poparcia dla niej ze strony Polski. Polski jutro ma bardzo dobry obraz w Mołdawii. Zresztą też podczas kryzysu parlamentarnego w czerwcu 2019 roku Polska poparła pewien scenariusz, można powiedzieć, obalenia rządu mołdawskiego oligarchy, skorumpowanego Wlada Plachotniuka, tego odpowiedzialnego właśnie za kradzież stulecia. I pewne poparcie jest. Natomiast partia Mai Sandu jest stowarzyszona z Europejską Partią Ludową, która jest pod wpływem niemieckim. Działa w Kiszyniowie Fundacja Konrada Adenauera, działają media finansowane przez niemieckie fundacje. I tu polskie zaangażowanie w tak małym kraju, mniejszym od województwa mazowieckiego, mniej ludnym niż Warszawa, takie polskie zaangażowanie niewiele by kosztowało, a mogłoby zdziałać bardzo dużo w kraju, który jednak dla wschodu jest otwarcie na Bałkany, a dla Zachodu jest właśnie czynnikiem zapalnym. Można, no tylko trzeba by chcieć. Trzeba by mieć koncepcję i trzeba by mieć wiedzę i dobre kontakty. To jeszcze na chwilę, bo mamy 2-3 minuty, bo kiedyś dużo rozmawialiśmy o Igorze Dodonie i o tym, jak w tym małym kraju, mniej ludnym niż Warszawa, jak się spotykają, jak nawet tam się krzyżują interesy wielkich mocarstw. Teraz te wybory to zwycięstwo partii Akcji i Solidarności. Jak to można nałożyć na mapę gry wielkich mocarstw? Co Berlin się ucieszy, Waszyngton się ucieszy. Tak to wygląda? To jest dobre pytanie i mamy mało czasu, więc pozwolę sobie na subiektywną, publicystyczną refleksję. Mołdawia przeszła 5 kroków na zachód, ale da się wyczuć pewne niemiecko-rosyjskie porozumienie. Raczej rosyjskie wpływy może skurczą się w pewnych aspektach, ale nie zostaną usunięte, a no niestety Niemcy, najsilniejsze państwo w Unii Europejskiej, będzie tam realizowało swoje koncepcje polityczne. A więc można powiedzieć, że owszem, krok na zachód, ale jest to krok koncesjonowany, krok pod przewodnictwem
przewodnictwem niemieckim i być może właśnie na tej mapie geopolitycznej nastąpiły pewne przesunięcia, no czy kosztem, jak to mówią w Mołdawii, Siewiernego Potoku, Nord Stream 2 i układów na Ukrainie czy na Białorusi. Także Mołdawia też jest elementem tego puzzla, nieoderwanym od reszty i w porozumieniu berlińsko-moskiewskim odgrywa pewne znaczenie. Powiedział Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.